Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, a na tym filmie zrobimy sobie oczywiście arenę prób dla najnowszej postaci Vae w Kerenie, czyli w tym przypadku będzie to Tarnus, Pokutnik, nagrody te same, więc tutaj nie ma niczego tak naprawdę do dodania. Taka sama ilość walk, taka sama ilość skrzynek do zdobycia. Nasza walka numer 1 będzie na lewo od manekina. Wchodzimy i ustawiamy następującą drużynę, czyli Tarnus, przebudzona Tylin, następnie bliźniaki, Flora, no i Astar. No i lecimy, bardzo łatwa walka, bo bardzo mocna drużyna. Ogólnie tutaj mam wrażenie, że naprawdę dali wiele mocnych postaci w wielu walkach, przez co ta arena prób jest no dosyć łatwa. Teoretycznie to powinno być jakieś wyzwanie, no ale nim nie jest za bardzo. Także mamy Tarnosa i jego obrażenia, całkiem nieźle. Przypominam, że no nie jest to teoretycznie postać, która ma najwięcej bić. Tutaj postać jest określana jako stałe obrażenia, więc to teoretycznie ma te obrażenia budować stopniowo. Także tutaj mamy troszkę inną drużynę, bo inny zestaw postaci, ale wiele postaci się nie zmieniło, tak jak widać, więc po prostu wrzucamy Sylasa. No i mamy Tarnosa, przebudzoną Tylin, Sylasa, Florę, no i Astar. I tak jak widać też dosyć łatwa walka, oczywiście twórcy musieli dać jak zwykle Zolorata, żeby nam troszkę ten filmik przedłużył. Na co oczywiście nie mam wpływu. No i tutaj Tarnos zrobił drugie największe obrażenia. Zbieramy skrzyneczkę, idziemy wyżej. I tutaj uwaga, nie zmieniamy absolutnie nic. Takie same ustawienie, te same postacie. I też bez problemu walka się uda oczywiście. I to jak widać bardzo szybko, bo w 11 sekund. No tutaj Tylin w większości walk naprawdę szaleje. Lubię ustawiać mocne postacie inne oprócz tej wymaganej, żeby dana postać miała dobrą konkurencję. I tutaj tak jak widać postacie bardzo często się łączą, więc ustawiamy tak. Tarnosa, przebudzoną Tylin, następnie Oku, Florę, no i Peggy na piąteczce. Przebudzona Tylin i Flora jest w większości walk. O ile nie we wszystkich, tutaj już nawet nie pamiętam. No i tutaj Tarnos akurat zrobił najmniejsze obrażenia, ale to się zdarza. Myślę, że mu wybaczymy. Idziemy na prawo. Tutaj troszkę za wysoko poszedłem. I tutaj drużyna będzie troszkę inna, więc będzie Tarnos, będzie Seirus, Oku, Flora. No i przebudzona Tylin na piątce. I lecimy. W jednej walce, z tego co pamiętam, Tarnos zginie niestety. Ale nas to tak na dobrą sprawę nie obchodzi, wystarczy, że jedna postać przeżyje, więc jak przeżyją cztery postacie, no to tym bardziej jest wszystko w porządku. Dobra, i walka numer 6 została. Idziemy na dół i też będzie troszkę inne ustawienie. Dokładnie takie samo jak przy pierwszej walce, bo tu jest ten sam zestaw postaci, czyli Tarnos, przebudzona Tylin, bliźniaki, Flora i Astar raz jeszcze. Bardzo mocna drużyna, więc tutaj nie ma absolutnie mowy o żadnym zgonie czy niepowodzeniu. No zobaczymy sobie jeszcze tą animację Tylin. Niech już jej będzie, skoro to jest ostatnia walka. No i tak jak widać, Tarnos całkiem ładne obrażenie zrobił. No nie przebił oczywiście przebudzonej Tylin i Astar, ale całkiem nieźle sobie radzi, jeżeli chodzi o obrażenia. Idziemy po ostatnią nagrodę. Oczywiście dostajemy ofertę jak zawsze. No i to by było w sumie na tyle. Ja wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego króciutkiego filmu. Życzę wam powodzenia, żeby nie było żadnych niespodzianek jak kiedyś z Pippą. Często będę o tym wspominał, bo to chyba był jedyny taki przypadek, że twórcy coś pozmieniali i coś nie wyszło później. Także życzę wam również miłego tygodnia, no i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.